skoro o papciu Chmielu mamy mówić, no to o, z kim innym mamy o nim mówić, jak nie z jego synem? Arturze, witam cię bardzo serdecznie. Welcome, hello. Hello. Um, thank you for inviting me. Dziękuję bardzo. Bardzo jestem zaszczycony, żeście zaprosili mnie. Arturze, porozmawiamy e, o twoim ojcu i tu pada takie zdanie, które jest e, od razu taką zahaczką, żeby cię nie spytać. Wewnętrznie tata był cały czas dwunastolatkiem ciekawym świata. Czym się to objawiało? To się objawiało takim podejściem do życia, prawda? Myśli się cały czas o dowcipach, myśli się o czymś śmiesznym, a nie na przykład myśli się, jak zainwestować w kupno nieruchomości, czy jaka będzie stopa procentowa, czy. czy... Czymkolwiek inny. Myśli się cały czas właśnie o dowcipach, żeby było fajnie, śmiesznie i cokolwiek w rodzinie ja nie mówiłem, to od razu ojciec sprowadzał to na dowcip czy coś zrobienia oryginalnego. To jest właśnie 12 lat. Był oszczędnym człowiekiem, tak wynika z tej książki. Przykładem jest biurko, które służyło mu przez 70 lat. Tak, tak. No, ojciec był. No, jeszcze to jest ten perelowskie podejście do życia, prawda? Czuła się, oszczędza się. Inwestycje, no to są, to jest zarżnięcie się. Jak ja kupiłem dom w USA. <laughs> Wziąłeś pożyczkę z banku, synku, ty nigdy tego nie spłacisz, zarżniesz się. Co ty zrobiłeś? To było właśnie jeszcze takie podejście. Wy byliście pierwszymi konsultantami tego, co robił ojciec, czyli ty i Monik? No tak, no bo ojciec chciał, żeby był żywy język na przykład tych, tych jego komiksów. No a jednak, jak ktoś jest z tym starszym wieku, to nie rozmawia tym językiem. Także ojciec zawsze chciał, pytał się mnie, co się stało w szkole? Co robiliście? A co? I, I notatki robił nie tego, co ja opowiadałem, tylko jakich wyrażeń używałem. Czy ciągle się mówi fajne, czy klawe, <grywka> prawda? Bo te rzeczy się ciągle zmieniają i to na przestrzeni tam miesięcy, więc, więc do tego ojcu służyłem z pomysłami. Ale też kazał Wam sprawdzać, czy wszystko się zgadza, jeżeli chodzi na przykład o kolor koszulek, albo czy tytuł ma w jednym okienku, w jednym kadrze sandały, a w drugim buty. No właśnie, i to jest śmieszne, ja nigdy tego nie mogłem zrozumieć. Bo małpa mówi ludzkim głosem, tak? nie ma ogona, ubiera się w ubranie, tak? uczy się geografii i kosmosu. To jest wszystko ok, nie ma z tym problemu, ale jakby na stronie. 13 miał pomarańczowe trampki, a potem się przewraca w stronę i zrobił się czerwony. O, to tak nie może być. Ja to musiałem sprawdzać. I nie wiem, czy to mi nie pomogło w sumie być menażerem w NASA, bo tam jest najważniejsza kontrola jakości, prawda? Nie może się spalić jeden opornik, bo wtedy miliardowa misja ginie. Tak? A ja już jestem przyzwyczajony przezwyczajony od tego sprawdzania tej kontroli jakości kos kosmosu. Komiksu i przeszłem do kosmosu. Skąd się u Ciebie wziął ten kosmos? To znaczy, czujesz, że ojciec w tobie trochę, trochę zaszczepił taką wyobraźnię, czy, czy to w ogóle nie ma niczego ze sobą wspólnego? No więc ja, ja się tak zastanawiałem, właśnie pisząc tę książkę, się zastanawiałem, jaki wpływ był ojca i genetyczny, i wychowania, prawda, i tego, co doświadczyłem. No i, i sobie zdałem sprawę, no pierwsza ta księga, trzecia kosmiczna. No tam ja to czytałem, jak byłem małym chłopcem. Karbuloty, lunaszki, kosmoczki, prawda? Zresztą coś jest w tych kosmoczkach, bo ja potem uczyłem polskiego mojego syna Markusa i Lukasa. Uczyłem ich polskiego na tych komiksach. I ulubiony, ulubiony mi właśnie był ten komiks o kosmosie, prawda? I, i, I im się też kosmoczki, i lunaszki podobały. Ale, ale to była ta kreatywność. Potem ojciec nawet mnie wstawił do tej księgi, jak oprowadzałem Tutusa NASA w późniejszych wydaniach. No ale ten kosmos chyba właśnie, ja go właśnie załapałem z tej księgi trzeciej. Porozmawiamy teraz o, też o poważnych sprawach, to znaczy w tej książce możemy przeczytać o no, czasach wojennych. Jest taki fragment, kiedy twój ojciec idzie z trzema granatami pod płaszczem i spotyka Niemców, i wnioskuje, że tak naprawdę ma tylko trzy możliwości. Tak. No więc ojciec wyszedł z tak zwanego ja ojciec, to mówił, za węgła, za rogu. Przenosił właśnie granaty z jakiejś tam jednej kwatery na drugą kwaterę, ręcznie robione te granaty. Ojciec ją wszystkim opowiadał, takie granaty się robiło, zawleczki, skąd było, jak się cięło rury, jak się je nadcinało, żeby prawda był szrapnel. Straszne no, były rzeczy, jak sobie wspomnę, jakakolwiek wojna, to jest potworne, ale sobie zdałem sprawę, że mnie mogło w ogóle nie być. Jedna decyzja parosekundowa w tym czasie, to była ta tragedia i, i niewyobrażalna rzecz tego pokolenia, że ojciec wyszedł z za rogu, widzi trzech żandarmów idących, prawda? No i ma co ma do wyboru: uciekać, no to mogą zastrzelić go, wyciągnąć granat i rzucić może nie wybuchnąć, prawda? On też może zginąć, tak? No albo udawać, że nic nie jest i przejść obok. Prawda? No, wybrał to przejściobok obok i nawet znał był niemiecki. Także jak żandarmi coś tam go zapytali, to coś im odpowiedział i przeszedł. No ale każda inna decyzja, ja tutaj mógłbym nie stać. Też yy, piszecie w tej książce, że miał koszmary związane z, z wojną. Tak, tak. Yy, miał koszmary i ciągle i budził się spocony. Czasami yy, słyszeliśmy przez noc jak krzyczał. No bo ojciec był, prawda, ile tam miał? 16 lat, jak się zaczęła wojna. No to no, no dla 16 latka atak na twoje państwo, widzisz, prawda, czołgi wjeżdżają, z okupanci są w kraju rozszeliwania, no przecież to jest, no i wstąpił też do w powstaniu, brał udział w warszawskim, prawda? No to są rzeczy, które są no, no, trauma, prawda? Zresztą też y, mówisz o tym w książce, że twoja y, ulubiona albo według ciebie najważniejsza y, książka, najważniejszy komiks papciach Chmiara to jest ten z powstaniem warszawskim w tle. Tak. Y, I to też czytałem swoim synkom, żeby zrozumieli, co to jest powstanie warszawskie. I to jest dla mnie no, niewyobrażalna rzecz, no bo ja sobie myślę, Stawiam się w tej sytuacji. Ja jestem, człowiek żyje, prawda, jest cywilem, ma swoje życie nawet pod okupacją. I nagle ci mówią, weź pistolet i atakuj wroga. Prawda, jednego dnia o godzinie 17. Prawda. No to jest no, niewyobrażalne dla mnie e, powstanie warszawskie. E, także czytałem tą księgę moim synom. Bo to mnie też zainspirowało, przetłumaczyłem ją na angielski, żeby zweryfikować, tak jak im czytam, to czasami pytam się, no oni się pytają, nie znają wszystkich słów, prawda. Także, także to jest też ważna księga z tego powodu, bo wiem, że moi synowie się dużo dowiedzieli o wojnie, o, o Polsce, powstaniu warszawskim, no i bohaterstwie polskim. Pada takie zdanie w książce, najgłupszą rzeczą, którą zrobił ojciec, to był rozwód. <laughs> Tak, tak, no tak. E, no Mama wytrwała z ojcem tam do czasu, kiedy ja właśnie no już kończyłem liceum, prawda? E, była wspaniałą kobietą, wspaniałą matką, kochającą, oddaną, no ale tak właśnie e, ojciec był tym dwunastolatkiem, prawda? Dużo było tych różnych nieporozumień e, ze względu, jeżeli chodzi o mnie, a o co chodzi? No na przykład. Ja nie wiem, czy teraz jest taki zwyczaj, że się cukierki na, przy, przynosi do, do szkoły na swoje urodziny, tak? No to ja mówię, tata, to ja chciałbym, mógłbym krówki kupić, żeby, prawda, żeby dać klasie jutro na moje urodziny. Tata, no krówki? Krówki to każdy może kupić. A ty nie kupujesz krówek, wiesz co robimy? Kupujemy szare mydło. Wyjmujemy krówki z papierków, tniemy mydło, wstawiamy do papierków, i ty to rozdajesz. I wszyscy jedzą, mają pianę na ustach, tak? Jakby byli ściekli. To jest coś. Wszyscy będą to pamiętali. No, a mama. No nie mów mu tak, bo on jeszcze tak zrobi. No i mama się dowiedziała na wywiadowce rzeczywiście tak zrobiła. Ale te rzeczy to były ciąg, to jest jeden przykład, ale takie. Ojca podejście właśnie ten. Ten dowcipy, ten humor, kreatywność dominowały go, a te inne rzeczy schodziły na inne. A przecież, co jest najważniejsze? Kochać żonę i być ojcem, prawda? A ta praca ma być tutaj, gdzieś. Ojciec tak do tego nie podchodził. On zdawał sobie w ogóle sprawę ze swojej pozycji w świecie komiksu. No, bo przed nim tak naprawdę to Kornel Makuszyński i, i Koziołek Matołek. Czy on również był tym dwunastolatkiem w sprawach zawodowych i biznesowych? No, był dwunastolatkiem, jeżeli chodzi o biznes. Na szczęście wpadł na bardzo dobrych wydawców. Był z Pruszyńskim Media. Którzy wydawali jego komiksy i oni taką byli jego rodziną. Nawalił mu komputer, przychodził ktoś od Pruszyńskiego i zapreferowali mu ten komputer. Przy, lubił torty, mu przynosili na każde urodziny, rozmawiali z nim, nie byli, prawda, to nie była ściśle biznesowa relacja. Bo inaczej, ja ojcu mówiłem tam czasami, jakiś był film, mówię mu ojciec, weź adwokata, przenegocjuj kontrakt za to. No, ojciec no to. No adwokat to weźmie, wiesz, 100 złotych i co mi zrobi? Mówię, nie weźmie 100 złotych, tylko 1000, ale ty zarobisz 10 tysięcy na tym. No ale to ojciec, no znowu, dwunastolatek. Czy te jego... Dowcipy, które pojawiały się w komiksach, one są w ogóle przetłumaczalne na, na angielski? Czy to jest taka gra słów, która sprawdza się tylko w, w języku polskim? No, na przykład ja zwykle tłumaczę moim znajomym z NASA księgę y, Podróże na Wyspę Nonsensu. To jest bardzo nie, międzynarodowe, tak? Synku, zamykaj okno, bo na wyspie palaczy. Synku, zamykaj okno, bo ucieka dym. <laughs> tak? No to, to jest międzynarodowe. Wiele dowcipów językowych, teraz właśnie tłumaczyliśmy Księgę ósmą astronomiczną z Kopernikiem na urodziny Kopernika. No to się głowiłem tam potwornie. Głowiłem, bo na przykład coś takiego przetłumaczyć na angielski. O, nauczyliśmy się, mamy to w głowie, no to jest z głowy. Ja śmieszne, prawda, po polsku nie ma czegoś takiego po angielsku, więc jak to przetłumaczyć. No, ale dużo jest wyspy nonsensu, sportowcy, prawda? Kosze na śmieci na wysokości 3 metrów, gdzie się każdy wrzuca się śmieć, prawda, żeby trenować koszykówkę. To wszystko jest międzynarodowe. Ale mówiłeś, że miał szczęście do polskiego wydawcy, to prawda, ale za granicą. I teraz, przepraszam, nie, nie, nie pamiętam, czy to były Stany, czy to była Francja. Wysłał gdzieś swoje prace, powiedzieli mu, że nie fajne, a potem ktoś. Narysował takie same. No właśnie, to, to, to ojca uderzyło, prawda. Poza tym, gdy był w USA, to ojciec stwierdził, no nie chcę tutaj być, prawda, w USA, no bo ojciec no nie wiedział, jak powiedzieć. Na przykład rozmowy były na jakimś tam party, na jakimś tam imprezie, prawda. Zapytał się, no to co pan robi? What, what, what are you doing? A ojciec no nie wiedział, jak powiedzieć: cartoonist, prawda, czyli no ja nie wiem, czy, tylko powiedział, malarz, I'm a painter. No to jakie jest podejście do imigrantów? Tam, powiedzieli, oh, you're a painter, paint my house, prawda? pomaluj mi dom. E, może dobra wola, ale obraźliwe, prawda? Że taki imigrant może tylko ci pomalować dom, nie może być artystą. A więc więc to, to ojciec chciał być w Polsce i, i robić coś dla Polaków. Też mnie mówił, no. Co ci tam kosmos, byś napisał książkę, byś namalował obraz, zrobił rzeźbę, byś coś mądrego zrobił, ważnego. A propos kosmosu, no to Tytus jest na Marsie. <laughs> jest Tytus na Marsie, bo to był ten nasz pierwszy łazik. JPL, tam gdzie ja pracuję, Centrum Lotów Bezzałogowych, my wysyłamy te łaziki na Marsa. Ten pierwszy mały łazik jeździł po Marsie No i stwierdziliśmy, żeby, że to były trudne Ci operatorzy, który, którzy ten łazik tam dowodzili nim, stwierdzili, no wiesz, kamienie jak się nazwie a 478 5 no to ci jest bardzo ciężko powiedzieć: podejść od tego i zjeść do B1788, łatwo się pomyśleć. No to oni zdecydowali, że nazwą te kamienie postaciami od właśnie różnych komiksów. No więc mówili wtedy: zacznij w Scooby-Doo i podjedź do Snoopy. Prawda? Nazwali kamienie, te głazy tymi właśnie nazwami, a ponieważ tam był właśnie mąż siostry, przy tej misji, David, mojej siostry Monik, to powiedział: Aha, nazwijmy jeden Tytus. No i jest teraz właśnie skała Tytus na Marsie. Kiedy Ty się dowiedziałeś i czy wiedziałeś wcześniej, że ojciec napisał własną mowę pogrzebową? No, ojciec mi to dał wcześniej, bo ojciec, prawdę mówiąc, przygotowywał się do śmierci tak przez 10 lat, może nawet dłużej. Ciągle mi mówił: a Ja dlatego przyjeżdżałem tutaj na jego urodziny co rok, 7 czerwca, no bo to była ostatnia księga. Ojciec już się szykuje, już więcej nie napisze, prawda? No i napisał nam umowę pogrzebową. I nawet Pruszyński wydał w bardzo małym nakładzie nie wiem, czy to jest 100 czy 50 tych książeczek bardzo unikalne gdzie zapytał swoich fanów, żeby epitafium napisali na jego, na jego grup I on wybrał z tego i zrobili z tego małą książeczkę. I tam też zamieścił tą mowę pogrzebową, którą mówił, żebym ja wygłosił podczas jego pogrzebu. E, e, oczywiście to była pełna dowcipów, ale też mnie nauczył czegoś. Właśnie mi to powtarzał przez całe życie. Nie bój się śmierci. Tylko bój się tego, że nie zrobisz wystarczająco, jak żyjesz. Zakończmy jednak czymś optymistycznym, czyli pomarańczowym maluchem, na którego nie chciał trafić. Bo powiedział, że może być każdy kolor, byle nie pomarańczowy, i trafił na pomarańczowy. Tak, trafił na pomarańczowy, a ja to pamiętam, trzeba było zrobić przedpłatę. I ojciec tam, nie wiem, czekał 2-3 lata na tego malucha, aż 126P. I, I naprawdę nienawidził pomarańczowego, w związku z tym, a dostał pomarańczowy ten, pamiętam, że ten sprzedawca mu tam, tam ktoś z mot, motosby, to się wtedy nazywało, coś takiego, mówi mu, proszę pana, to jest taki amerykański kolor, to nie jest pomarańczowy, to się nazywa Bahama Yellow, proszę pana. To jeszcze będąc przy motoryzacji, delikatnie rzecz ujmując, nie był najlepszym kierowcą. To ja żartuję nawet swoimi synami, jak jeżdżą, bo to oni to znają, to. ojciec był tak nerwowym kierowcą, potworne to było. No oczywiście to było dlatego, że wszyscy źle jeżdżą dookoła niego. Wszyscy źle jeżdżą, on jeździ dobrze, prawda? No więc jak oni mogą, tak zajeżdżać, nie, nie dawać kierunkowskazu. Jak zajeżdżać mu drogę, jak przecinać. A tutaj źle zaparkowali. Cały czas był to był stres potworny, a jak coś się powiedziało typu, a tata tutaj jest wolne miejsce. Cisza, bo wszystkich pozabijam. Wpadnę w drzewo i wszystkich pozabijam. To było. To, to, to było, to ja. Jeszcze bym miał tramę z tego powodu.